Tęczowy kopciuszek. Dzięki za posprzątanie przed bajeczką, maluszki. Znalazłeś zaginiony skarb. To jest mój milusi koci bucik. Dzięki. Jest mniejszy niż myślałem. Ups. To mi przypomina bajkę o kimś innym, kto zgubił swój bucik. Tęczowy kopciuszek. Znam bajkę o kopciuszku. To prawie ta sama bajka, tylko inna. Bajkowirze, Ziza Zańce. Czas bajeczkę nam powiedzieć w swojej bajkobańce. Dawno, dawno temu były sobie dwie siostry. Tęczowy kopciuszek i gryzalka. Książę szuka nowej królewskiej tancerki i zaprasza mnie. Oj, nas, na próbę. Tańce? Nie potrafię tańczyć tak dobrze jak ty. Nikt nie potrafi. Nie martw się. Gdy zacznę wywijać moje piruety, nikt na ciebie nie spojrzy. Racja. Wszyscy będą zajęci tobą, więc ja będę mogła poćwiczyć swój taniec. Tak. Wiesz co? Może powinnaś zostać w domu. Dla własnego bezpieczeństwa. Do później. Chciałabym umieć tańczyć bez upadania. Czy wypowiedziałaś życzenie? Jestem twoim kocibróżem. Wow, to ja mam swojego kocibróża? No jasne. I nalegam, byś poszła na tę próbę, by pokazać wszystkim swoje niesamowite taneczne ruchy. Ale za każdym razem, gdy tańczę, przewracam się. To już przeszłość. Magiczne, tańczowe, taneczne buty. No, czas już iść! Nie chcesz się spóźnić, co? Ale... Baw się dobrze, tęczowy kopciuszku! Tańcz tak, jak tylko ty potrafisz! A twoje nowe magiczne buty zrobią resztę! Tak sądzę. Nieźle! Kto następny? Ups, sorki! Rewelacyjnie! Okej, buciki, pokażcie, co potraficie. Nie upadłam! To te magiczne buty! Nie upadłam dzięki nim! Ja się nie przewracam! Tęczowy kopciuszku, nauczyłaś się tańczyć? No. No, to w takim razie wyzywam cię na pojedynek! Pojedynek? Uwielbiam pojedynki! Niech wygra najlepsza! Zaczynajcie! Twoja kolej! No dobrze, buciki. Nie pozwólcie mi upaść. Ja tańczę! Kto to jest? Jej taniec jest niesamowity. Czekaj! Muszę się dowiedzieć, do kogo należą te buty. Następnego dnia książę przymierzał buty każdej dziewczynce w królestwie, aż został mu tylko jeden dom. O! Książę! Szukam najlepszej tancerki w królestwie, właścicielki tych tęczowych butów. O! Masz na myśli mnie, a to
są oczywiście moje buty. Na pewno? Wyglądają na za duże. W takich dobrze się tańczy. Dają swobodę ruchów. Widzisz? O, witaj. Zechciałabyś przymierzyć te buty? O, jak chcesz. Proszę. Nie, dzięki, Gryzalko. Zatańczę tak, jak potrafię najlepiej. Teraz albo nigdy. To byłaś ty! Wszędzie bym poznał te taneczne ruchy. Jesteś najbardziej interesującą tancerką, jaką widziałem. Proszę, bądź moją królewską tancerką od teraz aż do wieczności. Dobrze, ale tylko razem z moją siostrą Gryzalką. A ty nauczysz ją swojego stylu. No jasne. Co? Poważnie? Ach. I wszyscy tańczyli sobie długo i szczęśliwie. I koniec. O, świetna ta bajka, Tru. A gdzie jest mój milusi kocibucik? Wiesz, wydaje mi się, że bardziej pasuje komuś innemu, Bi. Wygląda przesłodko. Prawie tak jak pewien kotek. Gdy się obudzi, chcę ją z powrotem. Och, Bi. Gryzel do włosa i trzy yeti. Jesteście gotowi na nową opowieść? Zaraz, chwilunia. Muszę się wygodnie ułożyć. Możecie się ciut przesunąć. No prawie. A tak, jest super. Dobrze, wszystko jest w sam raz. Wow! Ach, hej, nie, no co z tobą? Teraz wszystko wokół będzie w ślinie. Zdaje się, że ten moment jest w sam raz na naszą bajkę. O gryzelnowłosej i trzech yeti. To coś jak złotowłosa i trzy niedźwiadki? Dokładnie tak jak w tej bajce, tylko inaczej. Bajkowirze, bajkowirze, ziza, zańce. Czas bajeczkę nam powiedzieć w swojej bajkobajce. Dawno, dawno temu tata, mama i mały yeti zasiedli do stołu uraczyć się Numi ziomkową owsianką. Ale była zbyt gorąca, więc rodzinka zdecydowała się wybrać na przechadzkę do lasu, by dać owsiance wystygnąć. Chyba na przejażdżkę jadami. I wtedy nadeszła gryzel do włosa. O, Fruity, co za wspaniały dzień na spacer po lesie. Coś tu smacznie pachnie. Jesteś głodny, Fruity Tutti? Może mieszkańcy tego... domu dadzą nam coś do jedzenia. Bądźmy uroczy. Księżniczka wpadła z wizytą. To ja, gryzel do włosa. Halo? Ktoś tu jest? Cóż, ktokolwiek tu mieszka, będzie rozczarowany, że przegapił niespodziewaną wizytę księżniczki. Racja, Fruity. Trzeba na nich poczekać. Chociaż tyle możemy zrobić. Au! To krzesło jest za twarde. Ciekawe, jakie jest. Wow! Jest za miękkie. A może to? Jest całkiem niezłe, ale trochę nudne. Potrzeba mu... O! Błyskotek! Co mówisz, Fruity? Że to Numi ziomkowa owsianka? Jak miło, że zostawili coś w razie, gdybyśmy wpadli. Ach! Gorąca! Fuj! Zbyt zimna! Niezła, ale musi być tęczowo pyszna. Frutiku, dostrzegam tutaj pewien wzór. Stary, nudny wzorek. Fruity? Dokładnie, Fruity! Zróbmy im remont! Zrobimy im gryzel do włosy, cukierkowy domowy remont! Tak jest, gryzmolki! Zróbcie tu moje popisowe zamieszanie! Zmieńcie ten obraz! Im więcej, tym lepiej!
dobry pomysł, Fruity Tutti. Po ciężkiej pracy zdecydowanie należy nam się drzemka. Wy możecie odejść. Idealne miejsce na drzemkę. Zrobiliśmy dobrą robotę. O, na pewno będą zadowoleni. Gdy rodzina Yeti wróciła do domu, była zaskoczona, widząc, że ktoś był tutaj w czasie ich nieobecności. Krzesło taty było przystrojone błyskotkami. Tata nie lubi błyskotek. A owsianka mamy zmieniła się kolorami tęczy. O, to niedobrze. To wręcz źle. Mały Yeti usłyszał, że ktoś śpi w jego sypialni. Ojej! Cześć! Jestem Gryzeldo Włosa. Na pewno słyszeliście o mnie. Cóż, nieważne. Odświeżyłam trochę wasz domek i... no, nie ma za co. Wiedziałam, że stwierdzicie, że jest w sam raz. Chwila. Cofnij na chwilę. Podobało im się? Nie tego się spodziewałem. Tak. Yeti bardzo lubią Yeti styl i błyskotki. A kto nie lubi błyskotek? Wszystko było w sam raz. I koniec. Świetna historia, Tru. Nie za długa, nie za krótka, a liczba księżniczek w bajce była w sam raz. Nie uważasz, Fruity Titi? To już koniec? Kiedy wreszcie wygodnie leżę? I wszystko jest w sam raz? Och, Bazyli! Masz kolejną historyjkę, prawda? Co? Bazylokia. Wszyscy gotowi na nową bajeczkę? Ej! Hej, coś mi siedzi na ogonie. Nie, o, to tylko ja. Hej, czy ty czasem nie urosłeś? Kłopoty z ogonem? Tak było w bajce o Bazylokiu. Jedną chwilkę. Czy to coś jak bajka o Pinokiu? Dokładnie taka sama, tylko inna. Bajkowirze, Ziza Zańce. Czas bajeczkę nam powiedzieć w swojej bajkobańce. Dawno, dawno temu żył sobie samotny lalkarz o imieniu Zipetto. Tak, znowu wygrałem. Tak znowu wygrałem. Tak znowu wygrałem. Tak znowu wygrałem. O, Bazylokio, tak bardzo chciałbym mieć prawdziwego towarzysza. Ta-ta-ta-ta! Rety! Księżniczka Wróżka. Dokładnie. I mam zamiar spełnić twoje życzenie. Bo tym zajmują się księżniczki Wróżki. Serio? Zostaniesz moją towarzyszką zabawy? Nie do końca. Sam zobacz. Jupiti, japiti, kołki w płocie. Jesteśmy żywi i ty już też, kocie. Hej, ja się ruszam. Rety, ja żyję. Jestem głodny. Da mi ktoś jeść? Rety, zmieniłaś moją lalkę w prawdziwego kociego towarzysza zabaw. Z prawdziwym futerkiem i prawdziwymi wąsami. Prawdziwym brzuszkiem, który wciąż jest pustawy. I patrzcie na ten ogonek. Przystojny ze mnie kot. Oczywiście, że tak. Znam się na tym. Dobrze, lecę zająć się innymi sprawami księżniczek Wróżek. Papaki! I pamiętaj, bądź dobrym koteczkiem. Pa! Dzięki za super ogonek! Mój własny, prawdziwy przyjaciel. Co zrobimy najpierw? O, już wiem, nie ruszaj się. Okej, nie ruszam się. Para wciąż głodny. O, to wygląda bardzo smacznie. Niam, niam. Pychota! A to co? Rybne znikersy? Ja
kocham te rybne znikersy! O, Snippet to kazał się nie ruszać! Zezłości się! I powie księżniczce wróżce! A ona znowu zamieni mnie w lalkę! O nie! Patrz, mam dla ciebie... Co tu się stało? Ty tak nabałaganiłeś? Ja? I bałagan? Chodzi o ten mały chaos? Nie, to wcale nie byłem ja! Twój ogon właśnie się wydłużył! Co? Wydaje ci się... Patrz, znowu się wydłużył! Nawet jeśli, to nie przeze mnie! Zdaje się, że twój ogon rośnie, kiedy mówisz jakieś kłamstwo! Ja nigdy nie kłamię! Jestem najszczerszym kotem na świecie! I nawet jeśli kiedyś kłamałem, na pewno bym przestał! Bo szczerze, uważam, że bardzo nieładnie jest kłamać! I nigdy bym nie kłamał, że nie kłamie! Zaraz wracam. Muszę tylko iść do łazienki. Dziękuję. Zaczekaj, Bazylokio. Nie uciekaj. Wracaj. Przepraszam wszystkich za tę nagłą przerwę i dziękuję wam za waszą cierpliwość. Hej, dlaczego stoimy? Powiedziałem, że dziękuję wam za cierpliwość. Już dobrze. Ojej. Bazylokio? Bazylokio, tu jesteś. Na szczęście nic ci nie jest. Tak, nic. Jestem cały i zdrowy. Nigdy nie słuchają. Kto, ja? Nie, pomyliłaś chyba koty. Kłamałeś cały czas, od kiedy cię ożywiłam? Nie. Wcale nie cały czas. Tylko kiedy coś mówiłem. Mój ogon, on się skrócił. Teraz musisz mówić tylko prawdę. Bałem się, że znów zamienisz mnie w lalkę za bycie złym kotkiem. Jesteśmy przyjaciółmi, zniosę mały bałagan. Serio? No więc to ja to wszystko zrobiłem. Zjadłem ochocie, wypiłem sok, zrzuciłem wszystko ze stołu w trakcie tańca i kiedy mówiłem, że nie kłamię, kłamałem! Niezły skłon! Sorki, nie chciałem popsuć wam herbatki! Przepraszam, mam cudzienia! I to rozumiem! Wracamy na trasę! Kocham życie! Miau! To też przeze mnie. To zagramy w warcaby? I już zawsze żyli szczerze i szczęśliwie. Koniec. Świetna bajka, Tru. Zwłaszcza ta część, w której pomaga im księżniczka wróżka. Dzięki! Ogonek wciąż za długi, Bazyli? Nie, jest idealny taki, jaki jest. I nigdy nie stwarzasz kłopotów, co? Nie łaskacz mnie. No dobrze, wystarczy. Właśnie mówiłem wszystkim, jaki z ciebie dobry ogonek. Bądź dobrym ogonkiem. No już, przestań! Koci dotyk! Dobrze, mam tu coś na ząbek. To dla mnie? Dzięki, Bazyli. Właściwie to nie wiedziałem, że lubisz rybne znikersy. Postarałbym się wtedy o większą michę, bo ja kocham moje znikersiki i nigdy nie mógłbym mieć ich dość. Król Bibi też tak myślał, gdy miał magiczny koci dotyk. Tak jak w legendzie o królu Midasie, który miał złoty dotyk? Dokładnie tak jak w tej legendzie, tylko inaczej. Bajkowirze, Ziza Zańce! Czas bajeczkę nam powiedzieć w swojej bajkobańce! Dawno, dawno temu żył sobie wspaniały król imieniem Bibi, który uwielbiał rybne znikersy. Miam, miam, miam! Jak ja uwielbiam te rybne znikersy! Królu Bibi, wszyscy czekają, by zobaczyć mój posąg. O, racja. Dobrze. Mieszkańcy, dzisiaj zobaczycie wspaniały, lśniący posąg stworzony na moją prośbę przez królewską artystkę. A także moją przyjaciółkę Tru, który uwiecznia wielką wróżkę Gryzeldę! Wyglądam bosko w marmurze! Bardzo podobna, Tru! Zaczekaj, aż włączymy fontannę! Wow!
tutaj było blisko. Niemal zmokliśmy. Król nienawidzi wody. Dziwne. Nieważne. Ten posąg jest wspaniały, więc chciałabym teraz coś ci za niego podarować i spełnić twe życzenie. Czego pragnie twoje serduszko? He, ta. Teraz chciałbym mieć więcej rybnych Snickersów. Naprawdę? Na pewno nie marzy ci się większy zamek albo moc, która zmienia w złoto wszystko, czego dotkniesz? Nie. A może by taka moc, która zmienia wszystko, czego dotknę, w Snickersy? Czyli chcesz rybny koci dotyk? Tak! Proszę! Chcę mieć w łapkach magię! Jak sobie życzysz. Udało się? Nie powinny teraz iskrzyć czy coś? Chciałeś mieć koci dotyk, nie brokatowe łapki. Wypróbuj sobie. O nie! Wow, to działa! Dzięki. Jesteś najlepszą wróżką na świecie! Tak, wiem. Miłej zabawy. Dzięki za posąg. Pa, wróżko Gryzeldo! Haha! Teraz pora stworzyć więcej rybnych Snickersów! Dlaczego macie uśmiech do góry nogami? Ugryzłeś mój kapelusz! Zjadłeś mi ostatni rozdział książki! Królu Bibi, wiem, że uwielbiasz zamieniać przedmioty w Snickersy, ale ludzie chcą odzyskać swoje rzeczy. Ale mam teraz mój koci dotyk. To mój najlepszy dzień w życiu! Nie, proszę! Nie! Mój koci dotyk zmienił moją przyjaciółkę w rybnego Snickersa! Trzeba to cofnąć. Jak to się cofa? Tylnymi łapkami? Wstecznym krzyżykiem? Skasuj życzenie! Musi być jakiś sposób! O, już wiem! Wróżko Gruzeldo! Pomocy! O, popatrz tylko! Masz kolejny posąg! Nieźle! To nie jest posąg! Zmieniłem moją tru w Snickersika! Wróżko, proszę! Zmienię z powrotem w dziewczynkę! Mogę być wielką wróżką Gryzeldą, ale tego zrobić nie mogę. Dlaczego? Tylko ty posiadasz moc odmienienia tru, królu Bibi. Ale musisz zrezygnować z kociego dotyku. Na zawsze. Ale ja lubię ten mój rybny koci dotyk. No ale przyjaciółkę lubię bardziej. Dobra, zrób to. Możesz zabrać ten koci dotyk z moich łapek. Nie, to tak nie działa. Musisz zmyć tę moc. Dobrze, jakoś dam radę. Nie w ten sposób, królu Bibi. Masz zanurzyć się w wodzie. O nie! Wszystko tylko nie to! Jak uważasz? Miłej rybnej przyjaźni. Nie bój się, tru, jakoś damy radę. Przytulas? O, kogo ja oszukuję. Wolę mieć moją przeprzytulną przyjaciółkę niż nieograniczony dostęp do kruchych, chrupiących, apetycznie pysznych rybnych Snickersów. Skok na ogon! Mój kapelusz jest kapeluszem! A moja książka książką! Mój domek jest znów domkiem! Hej, a gdzie klamka? Jestem sobą! Udało się! Odmieniłem cię! Widziałaś, jaki byłem odważny? Skoczyłem do wody i tak dalej. Widziałaś to? Pewnie, że tak, Bi. Przytulas? Ale co jeśli... Jedyny sposób, by się przekonać. A potem żyli razem długo i szczęśliwie. I koniec. Kocham cię, tru. Cieszę się, że nie jesteś Snickersem. Król powinien wybrać brokatowe łapki. Widzicie? Takie śliczne. Kot i magiczna roślina. Snickersy, takie duże i apetyczne, pyszne. Czy
Czy znowu śniłeś o olbrzymiej rybno-snickersowej piramidzie? Lepiej! Śniłem sobie właśnie o ogromnym, snickersowym gigancie! Był taki wielki true, naprawdę olbrzymi, największy snickers, o jakim tylko można pomarzyć! Brzmi zupełnie jak bajka o kociej magicznej roślinie! Roślinie? Chwileczkę, to coś jak bajka o Jasiu i magicznej fasoli? To jest dokładnie ta sama bajka, tylko inna. Bajkowirze, bajkowirze, ziza zańce. Czas bajeczkę nam powiedzieć w swojej bajkobajce. Dawno, dawno temu żył sobie milusi kotek o imieniu... Barnaba, Bartłomiej, Bazylion! Nazwijmy go Bazyl. Bazyl uwielbiał rybne snickersy. Uwielbiam jeść rybne snickersy. Cześć, pisklaczki. Wy też lubicie wrzucić snickersika do dziobka? Dobroduszny Bazyl podzielił się snickersami z pisklaczkami. A? Na serio muszę? A, no dobra, proszę. O, jak zajadają. Nie zapomnijcie się podzielić! O, słodziaczki. Ej, reszta jest moja! Ej, co robicie? Nie, przestańcie! Pamiętacie o dzieleniu się? Zostawiłyście mi jednego snickersa? Cóż, to chyba dzielenie się, teoretycznie. Bardzo ładny. Oby smakował tak, jak wygląda. Ten snickers prawie złamał mi ząbek! Ale kotek nie wiedział o tym, że to nie był żaden zwyczajny snickers. To był magiczny snickers. Pachnie rybką, wygląda nieźle i rośnie aż do samego nieba! To wielka snickersowa roślina! Założę się, że jest tam gazylion rybnych snickersów! Wysoko tu, naprawdę! Nie wiem, czy dam radę dotrzeć na sam szczyt! O nie, wy nie! Bazyl wspinał się tak szybko, jak potrafiłby jako pierwszy dotrzeć na szczyt. Aha! Co, pisklaki, nie dajecie rady, co? Dobrze, wasz czas minął. Teraz sam pójdę po... wielkiego snickersika. Fam! Mniam. Okej, co to było? Wielki zamek? Nie zauważyłem go wcześniej. Muszę się śpieszyć! Witaj, olbrzymie! Wybacz, że mój snickers urósł tak, że przebił twoją chmurę. Wezmę tylko tego tyciego snickersika i zniknę. Proszę, nie jedz mnie! Mniam. Powinienem przewidzieć taki koniec. Wszyscy kochają snickersy. Żegnaj, wielgachny snickersiku. Będę tęsknił. Chodźcie, czas wracać do domu. I Bazyl zaczął schodzić w dół bez gigantycznego snickersa. Okropna historia! Opowiedz mi nową! Cii, to jeszcze nie koniec. Poczekaj, teraz będzie najlepsze. Nie, panie olbrzymie, ja nie jestem smaczny. To znaczy, może jestem, ale pewnie nie. Mógłbyś sobie uszkodzić ząb. Dzielić? Zebrałeś więcej wilgachnych snickersów? I chcesz się podzielić ze mną? I tak, dzielili
się swoimi wielkimi sneakersami. Wielgachnymi, chrupiącymi, najlepszymi sneakersami, jakie Bazyl w życiu jadł. Si, fa, fa, fa. Niam, 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 niam. Wszystko tu jest prawie idealnie. Brakuje nam już tylko jednej niesamowitej, fantastycznej, niewiarygodnej przekąski. I wszyscy zajadali długo i szczęśliwie. I koniec. Ale super bajka! Ponieważ było o miłym olbrzymie i dzieleniu się? Nie, bo była o tym, jak wyhodować wielgachnego Snickersa. Dalej, mały, rośnij, piękny i wielki. No, dawaj! Och, Bazyli. Czerwony kapturek Mila. Dobrze, moi pomocnicy, pora coś przekusić. Jeden dla ciebie. I dla ciebie. I dla ciebie. I dla ciebie. Hej, nie jesteś małym pomocnikiem. Czym się zdradziłem? Pięknym uśmiechem? Uroczymi oczętami? Nie ukryjesz tego, kim jesteś, Bazyli. Nawet zły wilk nie mógł tego zrobić. Mówisz o tym złym wilku z bajki o czerwonym kapturku? Dokładnie o tym. Ale trochę innym. Bajkowirze, Ziza Zańce. Czas bajeczkę nam powiedzieć w swojej bajkobańce. Dawno, dawno temu mała dziewczynka szła sobie przez las, gdy nagle spotkała wielkiego, złego wilka. O nie, to wielki, zły wilk. To nie jest wilk, to jest mój Fruity. Po co ci ten koszyk, kapturku, Milo? Król dostał kataru i niosę mu mój ściśle tajny kataryzator. Pa! Jeśli zdobędę ten kataryzator, ja będę mogła uleczyć króla. Będę bohaterką! Kapturku Milo, zaczekaj! Krzyczałaś, moja pani? Gryzelda powiedziała małej dziewczynce o wiodącym do chatki króla skrócie, który w rzeczywistości był dłuższą drogą. Gryzelda dotarła do chatki pierwsza z zamiarem oszukania Mili i króla, który naprawdę miał poważny katar. Och, no bolesne bulwy. Mam zupełnie zatkany nos. Ponoć jesteś chory. Ojej, leżysz w łóżku? O, nie. Koniecznie musisz położyć się gdzieś, gdzie jest ciepło i przytulnie. Na przykład w szufladzie. W szufladzie? Ach tak, szufladoterapia to bardzo znana kuracja na katar. Nie słyszałem o niej, ale spróbuję wszystkiego, by pozbyć się Proszę bardzo, cieplutko i przytulnie. I nie wychodź stąd, dopóki ci nie powiem. Czy ktoś dzwoni do drzwi? Biedactwo, masz omamy słuchowe. Lepiej cię szybciutko zamknijmy. A teraz najlepsza część. Metamorfoza. Idealnie. Król z ciebie jak malowany. Jestem dobra w te klocki. Idę. Pamiętaj, Mila musi myśleć, że ty jesteś królem, żeby dała ci, czyli mi, jej słynny kataryzator. Więc bądź królem. Człowiekiem. A nie pieskiem. Cześć, już jesteś. Tak szybko tutaj przyszłaś? Ja tak się martwiłam o króla, że przybiegłam tu jeszcze krótszym skrótem. Tak, to ma sens. Przywitajmy się z naszym pacjentem. Jak się wasza wysokość czuje? Nie brzmi wcale jak król, którego znam. Doprawdy? Nie, on brzmi jak król, który jest bardzo, bardzo chory. Nie najlepiej też wygląda. Ale on ma wielkie szczenięce oczy. A to po to, żeby cię lepiej widzieć. I ma taki wielki, wystający język. To po to, żeby móc cię nim lizać. I jaką on ma piękną, lśniącą obrożę. Lśniąca obroża? To po to, żeby... nic nie wymyślę. Tak między nami... Król nie wygląda dobrze. Tak,
bo przecież jest chory. Hej, daj mi ten twój tajny kataryzator. Wasza wysokość, przed! Hej, to nie jest król. To ten wielki, zły, ośliniony wilk. Nie, to jest król, serio. Posłuchaj, jak królewsko szczeka. I spójrz na ten królewski ogonek i... Och, skończmy z tym. Przepraszam, Milo. Ja chciałam być tą, która uzdrowi króla. I próbowałam podstępem zdobyć twój kataryzator. Naprawdę? Mogłaś zwyczajnie zapytać. Razem go uzdrowimy. Serio? To gdzie jest prawdziwy król? Ups, zapomniałam o nim. Tutaj jest. Szufladoterapia. Mądrze. Poranne zorze. Czy szufladoterapia już skończona? Czy wciąż mam Jedną chwilę, bo Mila i ja i Fruity mamy kataryzator, który zaraz ci pomoże. Przedstawiamy! Jajo? Oczywiście. A czego się spodziewałaś? Nie wiem. Zupy? Witamin? Magicznej mikstury? Jak zwykłe jajo ma niby pomóc na zatkany nos? Patrz! To był wyłącznie pomysł Mili. Nie mam z tym nic wspólnego. Na moją przegrodę nosową. Ja oddycham. Zawsze się sprawdza. I żyli długo i szczęśliwie już bez kataru. I koniec. Wiesz, co oprócz nosów mogą oczyszczać małe śmierdzialki? Nie. Co? Pokoje! Skalny król! Wszyscy gotowi? Jasne! Ja chyba nie rozumiem. Ja wiem, gdzie jesteś, kłębuszko! Odgadłaś, Tru. Twoja kolej. Aha! O, ja już wiem! Jesteś Yeti! Odgadłeś, Bazyli. Twoja kolej. O, okej. Okay. To będzie dobre. Jestem w tym dobry. Pomyślicie, że zamieniłem się w Rockiego. Ups, wygadałem się, prawda? Udawanie kogoś innego jest fajne. Jest o tym jakaś bajka. Tak, o żabim królu, z tego co pamiętam. Mam bajkę dokładnie o tym samym, tylko trochę inną. Bajkowirze, bajkowirze, ziza zańce, czas bajeczkę nam powiedzieć w swojej bajkobańce. Żył sobie kiedyś król, który podróżował do najdalszych zakątków swego królestwa, pomagając poddanym. Następny. Moja skakanka się splątała. Uwielbiam pomagać poddanym. Nawet jeśli to znaczy, że muszę siedzieć na tronie cały dzień. Mój balon zrobił. Następny, mój drogi Heroldzie. To już wszyscy, królu. Nie ma już absolutnie nikogo w potrzebie. O nie, wybacz, wybacz. Jest jeszcze jeden ktoś. Ja widzę! Czy teraz to już wszyscy? Niech sprawdzę. Ach, zawsze zostaje jeszcze ktoś. Ojej, co za radosne dźwięki. Ach, co za widok! Och, jak fajnie być małym, szczęśliwym, beztroskim Rockim, skaczącym po lagunie! O nie, nie, nie przerywajcie! Ech, proszę wróćcie do zabawy. Ja już sobie idę. Cóż, wracam do pomagania poddanym różdżką, ale być może znajdę czas na jeden mały skok. Dobrze, niech się stanę na chwilę gładki i skoczny.
A, król będzie zadowolony. Już naprawdę nikt na niego nie czeka. No, może jeszcze jeden ktoś. Mój panie, dobre wieści. Jeszcze jedna osoba. To już ostatnia. Wasza wysokość? Gdzie on się podział? Królewska różdżka? Ale gdzie jest król? Nigdy bez niej nie wychodzi. Wasza wysokość! Nasz królu! Jeśli szukasz swojej różdżki, znalazłem ją! O, witaj, malutki Roki. Widziałeś gdzieś króla? Wybacz, maleńki, ale nie władam rokickim. A, chyba już rozumiem. Chcesz króla o coś poprosić? Na pewno mógłby ci pomóc, ale najpierw go znajdźmy. O, wybacz, maleńki. Jedynie król może używać swojej królewskiej różdżki. Nie martw się, zaraz go przecież znajdziemy. Wasza wysokość, gdzie jesteś? Już tylko jedna prośba. O, oczywiście jeszcze twoja. Wasza wysokość, gdzie jesteś? Ty właśnie próbowałeś ukraść królewską różdżkę. Schowam ją w bezpieczne miejsce. Ha? Hej, moja trąbka! Wracaj tu! Mam cię! Ha? Ty się unosisz? Czy to ty, mój panie? To cały czas byłem ja! Wasza wysokość, proszę mi wybaczyć. Nie wiedziałem. Przyjmij moje skoczne przeprosiny, mój lojalny Heroldzie. Obiecuję, że będę uprzedzał, zanim wyjdę. Ciekawie się zmieniłeś, królu. Na oliwkowe obietnice! Znajdzie się czas na zabawy, gdy załatwisz pilne sprawy. Została jeszcze jedna prośba. Przysięgam. Ojej, mam nadzieję, że długo nie czekali. Proszę, niech wchodzą. Cóż, mój panie, ta ostatnia prośba jest ode mnie. Chciałem, byś poszedł sobie poskakać po skocznej lagunie. Oczywiście! Przez cały dzień o tym marzyłem. No to chodźmy poskakać! I król z Heroldem świetnie się razem bawili, skacząc aż do zachodu słońca. I koniec. O, bardzo chciałbym tak skakać. To frajda! Bazyli? Stałeś się małym Rokim? Ha! Mówiłem, że wymiatam w tę grę! Jestem najlepszym możliwym Rokim, mam rację? Ta bajka rządzi. Trzy małe Yeti. Wyobraź sobie, jak będzie fajnie, gdy do tańca zagra prawdziwa muzyka. Tak! Nie mogę się doczekać przyjazdu Bingo Bango. Rozkręci imprezę, że aż dach się uniesie. To jest dokładnie to, co Bingo Bango zrobił w tej bajce o trzech małych Yeti. Czy to coś jak wielki zły wilki trzy małe świnki? No bo ja uwielbiam tę bajkę. To jest dokładnie tak jak w tej bajce, tylko inaczej. Bajkowirze, Ziza Zańce! Czas bajeczkę nam powiedzieć w swojej bajkobańce! Dawno, dawno temu trzy małe Yeti chciały zorganizować dyskotekę. W tym celu zbudowały salę taneczną z liści. Gdy sala była skończona, z lasu wyszedł... O, ja wiem! Wielki zły wilk! Naprawdę wielki, kudłaty, z mega zębiszkami! No nie zupełnie! Co to było? Cześć wam! Bingo Bango! Dyskoteka! Dyskoteka! Chcecie zorganizować dyskotekę?
więc jestem waszym DJ-em. Będzie beat, będzie wrzask, aż uniosę w górę dach. To znaczy, że świetnie wam zagram. Dżingo Balgo grał i dudlił, aż... Ja... Przepraszam. Wcale nie chciałem naprawdę zepsuć wam dachu. Ja lepiej już pójdę. Ale trzy małe Yeti się nie poddały. Z grubych gałęzi zbudowały nową salę do tańca. Cześć, maluszki. Za ten zepsuty dach przyniosłem wam numziomkowe ciasteczka. O, zbudowałyście nową salę. Cóż, ja już sobie pójdę. Dyskoteka! Nie, nie, nie zagram. Jeśli ponownie za bardzo się rozkręcę, dach snów może odpaść. Przez przypadek. No dobrze, dobrze, zagram dla was, dzieciaki. Będzie bit, będzie brzask, aż uniosę w górę dach. Ale nie na serio. Bingo Bango grał i dudnił, gdy nagle... O nie! Znowu uniosłem w górę dach. Och, jestem beznadziejny! Bingo Bangowi było przykro, że zniszczył Yetim drugą salę. Ale one nie zamierzały się poddawać. Jeszcze! W końcu trzy małe Yeti zbudowały trzecią salę. Tym razem z gigantycznego grzyba. Była gotowa, zawołali swojego przyjaciela, Bingo Bango. Bingo Bango! To tylko stary krzak! Nikogo tutaj nie ma! Nie! Naprawdę! Nie mogę grać! Ta-dam! O! Wy naprawdę uwielbiacie budować! Dyskoteka! Dyskoteka! Ale! Ja puszczę bit i zrobię wrzaski, znowu wysadzę dach! Proszę! No dobrze, już dobrze! Zagram dla was i dla was wysadzę ten dach! Dobrze, dobrze, zagram. Bingo Bango grał i dudnił i tym razem dach pozostał na miejscu. Czy to on, Tru? Czy to ten Bingo Bango? Cześć, Tru! Cześć, Bazyli! Dyskoteka! Dyskoteka! Proszę! Dobrze, dobrze, dla was, kochani, zagram! Zapodam bit i zrobię wrzask! Aż wam wysadzi ten wasz dach! Ojej, nie, ale nie na serio! Wyobrażasz sobie Bingo Bango grającego tak głośno, że aż wysadzi nam dach? To by było niemożliwe. Ups, przepraszam. Super Hiper Dyskoteka. Tak, nazywam się Bingo Bango. Tańczyć chcę, tańczyć. Ta.
nazywa Super Hiper Dyskoteka. I'm gonna go up and run it more. Ah! My collection!
uważnie i się skup. Nie zostaw z ciebie tylko łup. Będę uważny i się skupię. Bym nie został tylko łupę. Nie żałuj własnych sił. I będę jak Chitty Mati. Tak, ja! Wyścigowa zabawa.
Może ktoś sufit chce odkurzyć? Problematyczny mech. Tu i tam, tam i tu, gdzieś i hen. Wszędzie mnie dopaść chce słodki sen. Mogę spać, choć mokry mech. Mogę spać w konarach drzew, na stoliku przy drzwiach, w puchu i tam, gdzie piach. Każdy czas chwyta drzemka mnie lub sen, przychodzi też, gdy obiad jem. Każdy czas chwyta drzemka mnie lub sen, przychodzi też, gdy obiad jem. Tu i tam, tam i tu, gdzieś i hen. Wszędzie mnie dopaść chce słodki sen. Mam zawsze chęć, by iść spać. Mięciutki, mięciutki. Prześledź swoje kroki. Spróbuj to zrobić tak. Głową poruszaj wspak. Wytęż mózg jak mądry gość, a przypomnisz wnet sobie coś i odzyskasz pamięć w lot. Po kroku krok przewijaj myśl. Może się coś przypomni ci. Pamięć wszak figlarna tak jest. Przewinąć ją, tak w tym jest rzecz. Do tyłu postaw krok potężny. Po nim taki sam kolejny. Bo to całkiem inny marsz. Gdy do tyłu ruszyć masz, odnaleźć zgubę czas. Spróbuj to zrobić tak. Ruszaj głową wspak. Wytęż mózg jak mądry gość. A przypomnisz wnet sobie coś i odzyskasz tak pamięć w lot. Po kroku krok przewijaj myśl. Może się coś przypomni ci. Pamięć wszak figlarna tak jest. Przewinąć ją tak w tym jest rzecz. Przewinąć ją tak w tym jest rzecz. Fruwaki.
Fruwaki, zimna północ jest w tamtą stronę. Słuchajcie swojej mamy, znaczy mnie, i w drogę baloniki. Już można tędy iść, więc smutkom się nie damy. Bo gdzie indziej dziś mamy być, lepiej słuchaj swojej mamy. Wykręcę znów i odlecimy z wiatrem krzycząc łu, 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 łu. Lepiej słuchaj swojej mamy. Jestem głową rodziny tej. Numer wykręcę znów i odlecimy. I odlecimy. I odlecimy z wiatrem krzycząc łu. Mama jest teraz bardzo szczęśliwa. Dzień i noc. Dzień jest najpiękniejszy, gdy słońce maluje farbami świat. Nocą zaś tak ciemno jest, że ukrywa kolor kwiat. Noc jest najpiękniejsza, gdy księżyc płynie pośród gwiazd. Śpiochy mogą smacznie spać, bo noc przynosi magii czas. Poczuj kolory, znów słońce przywitaj. Przytul deszcz, tęczę goń, jak wstążkę ją chwytaj. Odpocznij, gdy błyszczy ród jasnych dróg i przyznaj, że blask nocy to cud. Dzień jest najpiękniejszy. La la la.
też nic w tym nie ma. Ja chcę ponury być. Pozwólcie mi. Pozwólcie mi. Ciągle smutny ze mnie gość, chociaż się zmieniłem dość. Coś wam mnie pasi, przykro mi. Zwykle smrodkiem śmierdzi smród, innemu pachnie znów jak miód. Bez słoika nie chcę żyć. Lubimy się i fajnie jest, nikomu nie przeszkadzasz, wiesz. Zabawy przyszedł w końcu czas. Kot czy nie, wie co dobre, a co złe. Lecz różne rzeczy kręcą nas. Jej. Pani nocy i pani dnia. Tak się cieszę, że poznam panią dnia i panią nocy. Codzienne wschody słońca i wschody księżyca to bardzo niezwykła, niesamowita, cudowna, niezwykła... Mówiłam już niezwykła i ważna praca! Jest niezwykła, to prawda. Słońce wstaje, a ja nie śpię. Wstaje księżyc, a ja... Ach, zamek jest złociście strojny. Dziękuję wam za pomoc, Tru i Bazylii. Nie ma za co, panie! I wyrobiliście się wręcz idealnie. Pani dnia leci właśnie do zamku. Wow. Tru? Wszystko dobrze? Tru? Tru? Tęczowy królu, witam cię. A wy to zapewne Tru i Bazylii. Bardzo się cieszę, że mogę was poznać. Pani... mnie zna? Ona mnie zna! Wasza wysokość, miło widzieć cię ponownie. Twoja siostra, pani nocy, wkrótce tu przybędzie. Tęczowy królu, czemu panie widują się tylko o świcie i o zmroku? Moc pani dnia pochodzi z jej blasku, Bazylii. W nocy blednie i jeśli za długo pozostanie z dala od słońca, nie będzie miała energii, by ten blask odzyskać. A pani nocy musi być w ciemności, by unieść księżyc. To dlatego siostra i ja widujemy się tylko o świcie i zmierzchu. Och, to smutne. Ja widuję się z przyjacielem cały czas. O, skoro o tym mowa, nadchodzi... Pani nocy! Pani nocy! Wspaniale, że już jesteś! Pani dnia! To spotkanie jest najlepszą częścią każdego wieczoru. Dziękuję za zaproszenie, panie. Bardzo proszę. A, to zapewne Tru i Bazylii. Wiele o was słyszałam. Pani też o mnie słyszała? Ja... wow. A, znowu się zaczyna. Pani nocy, to mrocznie wspaniale, że nas odwiedziłaś. I dziękujemy ci za piękny wschód księżyca. Choć zachód słońca pani dnia jest równie wspaniały. Dziękujemy ci, o panie. Nie ma jak idealny wschód księżyca. O, droga siostro, zgodzisz się, że wschód księżyca jest bardziej zjawiskowy? Obawiam się, że muszę się z tobą nie zgodzić, siostro. Zachód słońca jest najpiękniejszy. Jak ty uważasz, Tru? Tak. Który według ciebie jest najlepszy? Więc oba są... najlepsze? Gdyby tylko tak było. Ale jak widać, mój czas jest najlepszy. Dzień jest najpiękniejszy, gdy słońce maluje farbami świat. Nocą zaś tak ciemno jest, że ukrywa kolor kwiat. Noc jest najpiękniejsza, gdy księżyc płynie pośród gwiazd. Śpiochy mogą smacznie spać, bo noc przenosi magii czas. Poczuj kolory, znów słońce przywitaj. Przytul deszcz, tęczę goń, jak wstążkę ją chwytaj. Odpocznij, gdy błyszczy ród gwiezdnych dróg i przy...
przyznaj, że blask nocy to cud. Dzień jest najpiękniejszy. Noc jest najpiękniejszy. Słońce lśni. Kiedy śnią? Blask dnia. Blask gwiazd. O, rany. Jest wręcz idealnie. Dziwne niebo jest idealne? Nie rozumiecie? Nareszcie możemy być razem. Cały czas. Muszę tylko być po tej stronie. A ja po drugiej stronie. To jest najlepsze, co mogło się zdarzyć. Kochani, wybaczcie nam. Muszę przekonać moją siostrę, że pora dzienna jest najlepsza. Obawiam się, że to niemożliwe, ponieważ pora nocna jest najlepsza. Żegnajcie! To jest coś niezwykłego. Najbardziej niesłychanego. Może będzie dobrze. Pora dnia i nocy o tej samej porze? Oszalała pora. Troszeczkę, ale jest dobrze. Chyba. Proszę, zaśnij wreszcie. Nie wierzę, zadziałało. Spać mi się chce. O nie! Nic nas nie powstrzyma! Widzisz? Dostajesz energię od słońca lub miły, spokojny blask księżyca, kiedykolwiek masz... O, jeden z miastobusów zasnął po nocnej stronie, a te po stronie dziennej nie mogą przejechać. Co? Chodź, Bazylii. Przepraszam, miastobusie. Pora wstawać. Gili, gili. No dalej. Gili, gili, gili. Super, Bi. Wybacz nam, ale czy mógłbyś zjechać na bok i przepuścić inne autobusy? Ależ oczywiście! Och, True! Potrzebuję pomocy w Dolinie Pomyślnych Upraw! Jasne, farmerze! Ruszam w drogę! O, Kłębuszko! Chodź, Bazylii! Jesteśmy, farmerze. Co się dzieje? Nie chodzi o zbyt wiele słońca. Rośliny kochają słońce! Na pewno. To słońce było na początku wspaniałe. Moje jagody urosły większe i bardziej soczyste. O, gigant jagody. Całe życie na was czekałem. Ale teraz słońca jest zbyt wiele. Jagody wysychają w sekundę. Cała okrągła, pyszna soczystość znikła. Dobrze, może ten cały pół dzień, pół noc wcale się nie sprawdza. Nie możemy tego tak zostawić. Chodźmy wytłumaczyć paniom ten problem. Zrozumieją. Prawda? Wciąż nie wierzę, że tu są! Nie daj się, True. Dzień dobry, True. I dobry wieczór. Mówiłam właśnie siostrze, jak piękne są gwiazdy nocą. Ale nic nie może przebić blasku słońca. Nieprawdaż? True. Racja. Dzięki, Bi. Wasze wysokości, i dzień, i noc są wspaniałe i w ogóle. Ale czy mogłybyście przywrócić stary porządek? Proszę. Och, True, ale wtedy nie mogłabym być z moją siostrą. A? Słońce i księżyc zostaną tam, gdzie są, aż my zdecydujemy inaczej. Czego nie zrobimy? Nigdy. To co teraz, True? Chyba potrzebujemy pomocy. Do drzewa życzeń, Kłębuszko! Ojej. Cześć, Zi! Co tu się dzieje? Witajcie, True i Bazylii. Spójrzcie na życzenia. Połowa z nich zasypia, a druga połowa jest pełna energii. Nie rozumiem tego. Dlatego przyszliśmy, Zi. Pani dnia i pani nocy złączyły słońce i księżyc razem.
Mamy porę dzienną i porę nocną, obie naraz. To niezwykłe. Potrzebuję życzeń, by niebo wróciło do normy. Wow, to mamy problem. Chodźcie, usiądźmy i pomyślmy. Jak mogę wam pomóc? Więc będę potrzebowała rozjaśnić stronę nocną, a dzienną pociemnić. A najlepiej byłoby, gdybym mogła rozdzielić księżyc ze słońcem. Drzewo życzeń wysłuchało cię, Tru. Pora udzielić ci trzech życzeń. Jestem gotowa. Drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców pożyczysz? Czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Drzewo spraw, proszę cię, niech życzenia spełnią się. Drzewo spraw, wysłuchaj mnie, by marzenia spełniły się. Proszę, 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 proszę. Pięknie proszę cię. Co za fantastyczne życzenia, Tru. Sprawdźmy, co powie o nich życzopedia. Pierwsze życzenie to tremo. W tym życzeniu możecie się dosłownie przeglądać. Nie rozumiem. Kontynuując, tremo to lustrzane życzenie, w którym można się przejrzeć. Może też odbić światło w każdym kierunku. Miau! Miau! No cześć, piękny! To znaczy, że tremo może odbić światło ze słonecznej strony na stronę nocną, by było tam jasno jak w dzień. Wszystko byłoby jasne! Drugim życzeniem jest pęczuś. Jest jak sterowiec. Może nabrać dużo powietrza i latać bardzo wysoko w górze. Życzenie, które fruwa. Może pęczuś by mi pomógł rozdzielić słońce i księżyc. Trzecie życzenie to osłonik. To ochronne życzenie. Otwiera się jak parasol i może cię oblać promieniami słonecznymi podczas burzy albo okryć cieniem, kiedy chcesz się schować przed słońcem. Nie bardzo wiem, jak mi ma pomóc rozdzielić słońce i księżyc, ale coś wymyślę. Jak zawsze, Tru. Dziękuję, Zi. Tobie też drzewo życzeń za udzielenie mi swoich życzeń. To na razie, Zi. Na razie, Tru i Bazylii. Dobrze, Bazylii. Rozświetlmy nasze tęczowe miasto. Tremo, ty się tym zajmiesz. Zizazu, chodź no tu! Do ciała, Tremo! Życzenie działa już! Cześć, Tremo. Jesteś gotowy odbić trochę promieni? Super! Działaj! Odbite światło działa, ale nadal jest go za mało. Tremo, możesz stać się większy, aby nocna strona dostała więcej światła? Dzień doberek. O, miło było, ale się skończyło. Pora wstawać do roboty. Idealnie, całe tęczowe miasto jest jasne. Brawo, Tremo. Tremo nie ma tyle energii, by dalej działać. Nie wiem jak ty, Tru, ale ja też już nie mam. O nie! Dzięki, Tremo. Zi! Tru, mam złe wieści. A?
Zrobiłem model księżycowo-słoneczny i wykalkulowałem, że jeśli ich nie rozdzielimy, połączą się na stałe i powstanie wielki słożyc, który nie będzie dawał żadnego światła. Musimy coś z tym zrobić. Pora sprawdzić, czy Pęczuś da radę je rozłączyć. Mam nadzieję, że się uda. Powodzenia! Tym razem spróbujemy inaczej. Hej, my lecimy. Chwilę. Nie, to pewnie tylko sen. To nie jest sen, Bazyli! Kłębuszka zasnęła! Kłębuszko! Obudź się, Kłębuszko! Musimy skierować Kłębuszkę w stronę dnia, by się obudziła. Przechyl się jak ja. Przechylaj! Brawo, Kłębuszko! Ruszamy! Pora na życzenie! Zizazu, chodź do tu! Do dzieła, Pęczusiu! Życzenie działa już! Cześć, Pęczusiu! Słońce i księżyc się zlepiły. Pomożesz mi z tym? Świetnie! Poprowadzę cię między nie, potem ty urośniesz i rozepchniesz je, dobrze? Okej, Pęczusiu! Gotowy? A więc puchnij! Czy to działa? Widzę tylko jego brzuszek. Fajny brzuszek. Nie ma siły, pomóżmy mu! Haj! O nie! Kłębuszko! Złap życzenie! Jak się czujesz, Pęczusiu? Dzięki, że próbowałeś, ale one są zbyt duże, by je tak rozepchnąć. Odpocznij sobie. Tru, jak idzie z rozdzieleniem? Poradziłaś sobie z tym jakoś? Jeszcze nie. Cokolwiek teraz planujesz, pośpiesz się inaczej. Złożyć! Pozostało nam tylko jedno. Poprośmy panie o pomoc. Nie próbowaliśmy już tego? Owszem. Musimy spróbować jeszcze raz. Dzięki, Zi! Dziękuję panią za spotkanie. Wiem, że uwielbiacie być razem, a ja uwielbiam widzieć was razem, ale musimy naprawić niebo, wasze wysokości. W czym tkwi problem? Właśnie, my się bawimy wprost świetnie. Ale wasza zabawa działa na królestwo. Gdybyście mogły zobaczyć problem z obu stron. Dla mnie wejście na nocną stronę jest niemożliwe. Straciłabym blask. A ja nie mogę wejść na dzienną stronę. Straciłabym ciemność. Stracić blask. Stracić ciemność. Mam życzenie, które może temu wszystkiemu zapobiec. Osłonik, życzenie ochronne może chronić was przed drugą porą. Mogłybyście pójść ze mną i zobaczyć, co się dzieje. Więc? Po co to? Twierdzicie, że wasza pora jest najlepsza, ale nie wiecie tego na pewno, chyba że sprawdzicie osobiście. Ha! Wiesz? Może masz rację? Więc sprawdzimy to. Świetnie! Chodź do nas, osłoniku! Zizazu, chodź na tu! Do dzieła, osłoniku! Życzenie działa już! Osłoniku, musimy przejść na dzienną stronę królestwa. Pomożesz mi chronić panią nocy? Ojej! Fantastyczne! Kłębuszko! Co? Gdzie? Cześć, Kłębuszko! Do Doliny Pomyślnych Upraw prosimy! Zawsze panuje tu taka susza? Nie. Dolina Pomyślnych Upraw zazwyczaj jest pełna życia. Ale moje światło słoneczne ją wysusza. Zawsze powtarzałaś, że ludzie są w ciągu dnia szczęśliwi. Ale wy
wydaje się, że jest inaczej. Mnie również. Jest strasznie. Spójrz, Bi, dostrzegają teraz problem swojej pory dnia. No ba! O słoniku, idzie ci świetnie! A teraz ochroń panią dnia, bo lecimy na stronę nocy. Jest wspaniale! Słońce w nocy! Spójrzcie na to! Co wszyscy robią na ziemi? Czy są chorzy? Och, nie, zasnęli. Ale powinni być teraz w domach, w swoich łóżkach. Siostro, zawsze mówiłaś, że w nocy jest tak cicho, magicznie, przyjemnie. Ale, nic takiego tu nie widzę. To tak jak ja. Nie powinno tak być. Idzie dobrze, Tru. Tylko mi tu nie zasypiaj. Co? Tak. Kłębuszko, wracamy na jasną stronę. Dzięki, Kłębuszko. Dobra robota, osłonik. Teraz dostrzegamy problem, Tru. Zbyt dużo ciemności nie jest za dobre. Zbyt dużo słońca też nie jest najlepsze. Pora wszystko naprawić. Gotowa? Oczywiście. Dzień jest jasny. Spokojna jest noc. Słońce, księżycu, tam, gdzie wasza moc. Kolejny piękny zachód słońca. Dziękujemy paniom. Dzień jest przecudowny. Gdy niebo błękitne radością lśni, zabawy to czas, wędrówek czas. Dzień bardzo lubi każdy z nas. Noc też jest przepiękna. Księżyc w rzece kąpie się, dzieci znów śnią bajeczne sny, gdy rój gwiazd jasnych lśni. Słońce rozbija bukiety na łące, krople śle, ciepły deszcz jak szczęście pachnące. Popatrz jak lśni rój srebrnych gwiazd i przyznaj, że noc to jest piękny czas. Dzień jest najpiękniejszy. Noc jest najpiękniejsza. Blask gwiazd. Blask gwiazd. Słońce. Księżyc. Wspaniały jest świat. Obie jesteśmy najlepsze. Masz rację. Tru, gratulacje! A to? Co to jest? Twarza kulka. Nie korzystałyście nigdy z tego? Skąd? Chyba znalazł się sposób, byście mogły częściej się widywać. Proszę bardzo. Moje panie, nieważne gdzie która jest. Możecie się widzieć dzięki twarzokulce. Teraz będę mogła cię widzieć nawet w ciemnościach. A ja będę widziała ciebie. Blask słońca. Pa! To najwspanialszy dzień i noc na świecie. Do zobaczenia wkrótce. Pa! Na razie. Do widzenia, pani dnia. Do jutra, pani nocy. Pa! Pa! Grzybkowo. Urodzinowe przyjęcie Tru. Urodziny, urodziny. Czeka się na nie, bo raz w roku tylko są. Urodziny i z tej przyczyny taki bal urządzę, że zaskoczę ją! Chcę tortu i przyjaciół, którzy są wokół mnie. Zacznijmy już świętować, żeby nie spóźnić się. O rok znów jestem starsza, lecz to nie martwi mnie. Bingo bango, co u ciebie? Robię bing. No to git! Urodziny, więc stworzymy na imprezę dla niej przebojowy hit. Prezent mami zaproszenie, co to za niezwykły dzień? No to pora na pieczenie, pyszny tort zrobię jej. A królewskie me orędzie takie będzie, że już dziś cieszmy się wszyscy i wszędzie, nie przeszkodzi nam już nic. Urodziny, jej urodziny, trzeba czekać na nie przez okrągły rok. Okej, jesteś gotowa na urodzinowy szał? No jasne. Chwila, mam jeszcze tyle do zrobienia na przyjęcie. Nie, nie masz, bo ja wszystko zaplanowałem. Naprawdę? To mój prezent dla ciebie. Dopilnuję, byś miała najwspanialsze urodziny na świecie. Nie musisz robić dzisiaj zupełnie nic, Tru. O, Bi,
Jesteś najlepszy! No wiem. Zostało kilka urodzinowych sprawunków. Lepiej chodźmy! Urodziny! Super dziewczyny! Urodziny! Jej urodziny! Urodziny! Co z tym zrobimy? Gotowa na smakołyk? Zrobiłem coś ekstra! Zgadnij, co to? To ty! Tak! Nazwałem je Bibiszkopty! Pomysł podsunęło mi lustro. Od czego by tu zacząć jeść? Od uszek, to jasne! Ale dobre! Ej, to smakuje jak... trusknilia! Czy na przyjęciu będzie tort trusknieliowy? Poczekaj, a zobaczysz! Wstrzęsi galaretką i gumi polewą? Tak, i jako twój kumpel oczywiście wiem, że uwielbiasz te wszystkie smaki razem. To nie jest tylko zwykły tort meloborówkowy. Och, Bi, jak ty dobrze mnie znasz. Mogę zadzwonić z twojej twarzokulki? Wcale nie chodzi o przyjęcie. Jasne. Proszę, częstuj się Bibiszkoptami i jedz je najgłośniej jak umiesz. Tak może być? Gryzeldo, odbieraj twarzokulkę. Gryzeldo, mamy tu urodzinowy kryzys. Skończyły się balony? Nie, trzeba zmienić tort meloborówkowy na trusknieliowy z trzęsi galaretką i gumi polewą. To żaden problem. Pieczenie jest łatwe. Potrzeba jedynie finezji księżniczki. A co z przepisem? Księżniczki ich nie potrzebują. Jesteśmy super we wszystkim, tak, gryzmolki? Okej, okay, ale pamiętaj, że tort jest na urodzinach kluczowy. No, wiem, dlatego ja tu dowodzę. Gryzmolki, słyszeliście? Nie meloborówka. Ma być trusknieliowy z trzęsi galaretką i gumi polewą. Gdzie jest mój super proszek do pieczenia? Dodam więcej. Im więcej, tym lepiej. Hej, chłopaki! Jak idzie z dekoracjami? Okej, okay, super. Do usłyszenia. Urodzinowy ekspres do Grzybkowa? Zapraszam! Hejka! Wszyscy goście już jadą? Tak jest, zgodnie z rozkładem! Świetnie! Hej, Bingo Bango! Znasz drogę, tak? Skręć w lewo przy wiecznym lesie! O, tak! Dobrze, uznam więc to za tak. Kto ma chęć na lodowy lunch? Lody na lunch? A tak można? Tak, to jest twój dzień! Nie zaszkodzi zjeść na lunch po lodzie! Świetnie, można już piec! Co wy robicie? Odejdźcie! Tu potrzeba finezji księżniczki. Pieczenie jest trudne dla kogoś, kto się nie zna. Dobrze, Bazyli. Myślę, że wystarczy. Jeszcze tylko udekoruję go czymś... rybnym Snickersem. Wow. Musiała się przebrać. I tak musiałabyś się przebrać, bo mamy dla ciebie nowe ubranie! Serio? Ale dopiero kiedy skończysz jeść lody. Wyzwanie przyjęte. Nie. Tak to nie może być. On musi olśniewać, bo... wszyscy razem! Im więcej, tym lepiej! Widzicie? Urodziny!
zatrzyma tego ekspresu na urodzinowe przyjęcie trup! No, chyba, że to przepyszne coś. Hej, co się dzieje? Jadę do trupa na imprezę. Przepraszam, jadę na przyjęcie. Czy możemy już ruszać? Właśnie, co jest grane? Okej, ten jest dobry. Ale mam super imprezowy strój. Wyglądasz lepiej niż ja? Wspaniały! Tym bajecznym strojem przyćmisz całe przyjęcie. Co to? Nie wiem, ale lepiej to sprawdźmy. O co chodzi? Czyżby korek? Autobus z gośćmi. O, witaj, miastobusie. Nie powinieneś być w drodze do ważnego miejsca? Przypadkiem? Cóż, powinienem, ale jak widzicie... utknąłem w tej przepysznej babce. Nawet smacznie pachnie. I jest smaczne. Smakuje zupełnie jak gumi polewa. Gryzelda! Trzęsi galaretka zadowoli byle kogo. Ale ten tort musi się trzęść na książęcym poziomie. Im więcej, tym lepiej. Hej, Gryzeldo, wiesz coś o jakimś gumi polewowym korku ulicznym może? Bazyli, tworzę właśnie najważniejszy tort w karierze. Daj mi spokój. Porozmawiamy później. Ale... Papaski, na czym to my... A, wiem. Wszystko się trzęsie! Bazyli, spójrz! Drzewa przewracają się! Musimy sprawdzić, co się dzieje! O, kłębuszko! Ale tru, my mamy... a co z tym... Dalej, Bazyli! Niedługo wrócimy, by ci pomóc. Czekaj tu. Mam nadzieję, że leśne stworki są całe. Jestem pewny, że nic im się nie stało. Nie musisz dziś robić żadnych bohaterskich czynów. Sama nie wiem, ale lepiej polećmy tam i sprawdźmy. Co się stało? Wszystko w porządku? Drzewa blokują wam drogę. Może we troje coś zaradzimy. Ale tru, może później? Mamy ten papkowy korek do uprzątnięcia. Ale wtedy nikt nie będzie mógł przejść przez las. Hej, Bazyli! Bingo bango? Dekoracje? Usuńmy te drzewa! O to chodzi. Jest za ciężkie. Nie dam rady. Potrzebujemy życzeń. Do drzewa życzeń! Zee! O! Wszystkiego najlepszego! Ja nie myślałem, że cię zobaczę przed imprezą. Impreza musi poczekać. Mieliśmy trzęsienie ziemi. Tak, też je odczuliśmy. Poprzewracało drzewa w wiecznym lesie i nikt nie może przejść. A w tęczowym mieście jest kleista awaria. Kleisto-papkowa awaria. Zakończona ogromnym korkiem. Och, to brzmi bardzo poważnie. Usiądźmy i pomyślmy. A więc, tru, jak drzewo życzeń może ci pomóc? Cóż... najpierw musimy uporządkować drzewa w wiecznym lesie. Tak, i warto zaznaczyć, że są super ciężkie. Potem musimy uprzątnąć z ulic miasta to klejące coś. Drzewo życzeń wysłuchało cię, tru. Pora udzielić ci trzech życzeń. Jestem gotowa. Drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Drzewo spraw, proszę cię, niech życzenia spełnią się. Bingo! Drzewo spraw, wysłuchaj mnie, trzy marzenia spełniły się. Kakata! Proszę.
proszę cię. Te życzenia są wspaniałe. Zaraz zobaczysz, co mówi o nich życzopedia. Pierwsze to Windzio. Windzio! To życzenie jest bardzo silne. Podniesie wszystko, co na nim umieścicie. Spróbujcie, a zobaczycie. Rety, Windzio, pomożesz nam poprzenosić wszystkie drzewa? Windzio! Następne życzenie... Pompa! Pompa! To życzenie może nadmuchać wszystko. Przebitą oponę... Balonowy bukiet? Pompa! Albo to wielkie klejące coś, co spowodowało korek. Może pompa napompuje tę papkę i ona odleci. Pompa! Och, to wam się spodoba. Oto kakaraka. Jedno z najpotężniejszych życzeń. Kakaraka! Kakaraka to kruszące życzenie, które kruszy wielkie rzeczy na małe kawałki. Ojej! Nie mam jeszcze pomysłu na wykorzystanie kakaraki. Ale na pewno się przyda. Zuzi za, wszyscy na miejsca! Dzięki, Zi! Cześć, Zi! Powodzenia! Okej, jesteśmy. Już działamy. Spróbujemy przesunąć te drzewa z drogi. Pora na pierwsze życzenie. Ziza, słuchaj, no tu! Do dzieła, Windzio! Życzenie działa już! Hej ho, Windzio! Hej ho! Widzisz te powalone drzewa? Ajajajaj! Musimy je z powrotem postawić. I oczyścić ścieżkę, by wszyscy dotarli tam, dokąd iść muszą. Ach, po prostu się cieszę, że znowu będzie przejezdnie. Do dzieła, Windzio! Wracaj już na dół, Windzio! Okej, oczyśćmy teraz resztę tej drogi. Dzięki, Windzio! Wracaj do plecaka! Chodź, Bi! Wracamy do tęczowego miasta! Trzeba posprzątać to kleiste coś! Przez to pieczenie pękają mi usta. O, co jest ważniejsze niż dbanie o moją piękną skórę? Cześć wszystkim! Tru, nareszcie! Już nie dam rady więcej zjeść tego pysznego czegoś! Okej, pora na drugie życzenie! Zizazu, chodź no tu! Do dzieła, Pompo! Życzenie działa już! Cześć, Pompo! Pompa? To wielkie coś zablokowało ulicę. Pomożesz nam posprzątać? Pompa? Super! Założę się, że będzie z tego wielki balon. Pompuj, Pompo, puf! Dzięki, Pompo. Bardzo mi zaimponowałaś. Wracaj do plecaka. Dzięki, Tru. Do zobaczenia. Ależ proszę, pa! Cóż, liczyłem, że obejdzie się bez bohaterskich czynów, ale poradziłaś sobie. Owszem, prawda? Cześć, Gryzeldo. Tru, życzę ci wszystkiego najlepszego. O, dzięki, Gryzeldo. Mogę pomówić z Bazylim o czymś niezwiązanym z tortem? No jasne. Dobra, co jest, Gryzeldo? Bazyli, ten tort wcale nie robi tego, co mu mówię. Stój! Nie! Zły tort! Słów zły i tort wolałbym razem nie słyszeć. Co się dzieje?
zawsze znaczy lepiej. Puszysta część tortu jest ciut większa niż planowałam. Jak ups tak wielka, że w tydzień jej nie zjemy? Raczej jak ups za duża jak na piekarnik. I na kuchnię. A może i na dom. A, szybko! Chyba nie utrzymam tego dłużej! A to co? To... super duży urodzinowy tort? Super ogromny, zgodnie z planem, urodzinowy tort! Nie musiałeś. I nie powinienem. To chyba do mnie. Bazyli, zdarzyła się przedziwna rzecz. Jestem uwięziony w tym przepysznym, truskniliowym torcie. W korku ulicznym tkwiłem już nie raz, ale nigdy w galaretce. Ten tort pójdzie do szkoły dresury Frutiego. Halo, co chodzi? Muszę do galarety. Cześć, Bi. Cześć, Tru. Jest mały problem z przyjęciem. O, masz na myśli ten gigantyczny tort, który upadł na Grzybkowo i uwięził moich gości w pysznej gumi polewie? Aha, ale tego nie planowałem. Nie chcę ci psuć tego dnia, ale potrzebuję pomocy. W porządku, Bi. Pomaganie to moja ulubiona czynność. Okłębuszko! Cześć, Kłębuszko. Mamy słodki problem. Do Grzybkowa. Ten tort jest ogromny i wygląda przepysznie. Może się w niego wgryziemy. To jest dobry plan. Cóż, przepysznie to brzmi, ale potrwa za długo. Pora na trzecie życzenie. Zizazu, chodź no tu. To działa, kakarako. Życzenie działa już! Cześć, kakarako! Mamy wielki tortowy problem. Pomożesz nam? Kakarako! Jesteś gotowy? Kakarako! Będziemy ci kibicować! Kakarako! Dobrze, poczekaj na mój sygnał. Odliczam. 3, 2, 1... Kakaraka! Kakaraka! Zacznijmy tę imprezę! To w przyszłym roku zostawię planowanie przyjęcia tobie, co? Co masz na myśli, Bi? Cóż, nic nie poszło tak, jak planowałem, a poza tym nie masz nawet tortu. Bazyli, przeżyłam niesamowity dzień, głównie dlatego, że byłam z tobą. Miałam piknik i lunch z lodami i dostałam ten kostium. Wszystko to zrobiłeś z dobrego serca. To najlepsze urodziny pod słońcem. He? Fajne urodziny. Co? Babeczki! Babeczki! Bazyli, to deszcz babeczek! Takich urodzin to chyba nikt nigdy jeszcze nie miał! Kakaraka! Tak trzymaj, kakaraka! Zuzi za, wszyscy na miejsca! Wszystkiego najlepszego! Super przyjęcie! Niesamowite przyjęcie! Dziękuję wam, to jest lepsze niż najlepsze przyjęcie urodzinowe! I wszystko dzięki tobie, Bi! Dobra robota, Bazyli! No co wy! Dzięki, Tru! Zasłużyłaś! Tru? Gdzie ona jest? Pora na coś w urodzinowym klimacie! Pozwólcie, że przedstawię gościa honorowego! Złóżcie dłonie do oklasków dla przyjaciółki tęczowego królestwa i solenizantki! Urodziny!
tak radosnym dniu ci życzymy najlepszego trup urodziny. Nie rozmawia się, wszystkich życzeń czarno kochamy cię. Problematyczny mech. Dobrze, Bazyli. Gdybyś był tęczowym królem, gdzie chciałbyś usiąść na moim przekąskowym przyjęciu? Nie, tyle miejsc do wyboru. Zobaczmy, tutaj. Bazyli! Co? Tu będzie zamiarczyście. Tu będą wszystkie przekąski. Wow, przez te przygotowania do uczty z królem chce mi się... pić? Więc trzeba się napić super słodkiego bomblamusu. Nektaru bogów! Pierwszy spróbuj. Wybacz. Ups, czy to był ostatni? Podsunąłeś mi świetny pomysł. Użyjesz słomki jako sztucznych wąsów? No co ty? Możemy przygotować na przyjęcie świeżo wyciśnięty bomblomus. I wiem, skąd go weźmiemy. Mniam, 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 mniam. Przepyszne jedzonko, wyborne przysmaki. Dziś gość każdy zje, już głód skręca mnie. Tęczowa straż! Czuję chęć na przekąskę. O której zaczyna się przyjęcie? O 15:00. Lawendowy fart. Mam więc dużo czasu, by się przygotować. Tęczowy strażniku, wypoleruj moje berło, proszę. A ja poćwiczę jedzenie przekąsek. Jesteśmy! Dolina pomyślnych upraw. I bomblomechowa wyspa! Te wyspy są takie wspaniałe. O, witajcie, Tru i Bazyli. Witaj, farmerze Moser. Wyprawiamy dziś dla króla przyjęcie z napojami i przekąskami. Zastanawialiśmy się, czy dasz nam... świeżo wyciskany bomblomus? Wow! Skąd wiedziałeś? Wszyscy po to przylatują na bomblomechową wyspę. Jakby umiał czytać w myślach. Bardzo mi zaimponował ten farmer. Bomblowy smak bomblomusu pochodzi od bomblomchu, który uprawiamy na naszych polach. A, to jest taki... wow, miękki bomblomek. Przytulny, mięciutki, mięciutki. Czy bomblomech może rosnąć wszędzie, farmerze Moser? Można go uprawiać tylko na wyspie, bo bardzo szybko rośnie. Spójrz. Faktycznie. A teraz pokażę ci, jak robimy z niego sok. Bazyli, no chodź ty, mały śpioszku. Co? O, będę! Ty tylko sekundkę. Okej. O, no dobrze. Naprawdę muszę przestać. A tu jest nasza bomblowirówka. Wow, ta wirówka jest ogromniasta. Bomblomech jest nabierany na łyżki, wrzucany do wirówki, gdzie jest zgniatany i przerabiany na masę, z której potem jest wyciskany pyszny mus. Niesamowite. Czy to już gotowy bomblomus? Prawie. Prawie? To właśnie jest świeżo wyciśnięty bomblomus. Smacznego. Zamiarczyście. Weźcie, ile wam potrzeba na tę waszą przekąśną imprezę. Wow! Dzięki, farmerze Moser. Powodzenia! Na razie! Co? Cóż mi tu wyrosło? Bazyli! No chodź! Już idę, Tru! Powinienem go pewnie oddać farmerowi. Farmerze Moser! Farmerze Moser! Farmerze Moser? Farmerze Moser! No cóż, będę musiał zatrzymać ten kawałek mięciutkiego kawałka mchu. Super mięciutkiego mchu o nadzwyczajnej miękkości. Wow, jak miękko. Gotowy? O, no pewnie.
jesteśmy w domu. Ale się zmęczyłem. Przydałaby się drzemka. No chodź, Bazylii. Król może przybyć w każdej chwili. Dobrze. Szybko. Dobrze, myszku. Poczekaj tu, aż wrócę i się na tobie zdrzemnę. A potem odwiozę cię na wyspę. Śpi, mały. Jeszcze jedno. Pomożesz mi nakryć do stołu, Bi? Oczywiście. Ty bierz przekąski, a ja wezmę mus. Wow! Wszystko w porządku? Tak. Ja tylko muszę posprzątać tę plamę. Dam radę. Gol! Super! Na razie! W porządku! Za chwilę się uporam! Nie wiedziałam, że tyle czasu trzeba, by postawić 3 kule z sokiem. Jestem dokładnym kotem! Skończone? Skończone! Wow! Co to jest? Ha! Fajna historia! Pamiętasz ten mech, który widzieliśmy dziś na farmie? No więc ja przypadkiem zabrałem ze sobą do domu taki malutki kawałeczek. Ha, tak zrobiłem to. Malutki kawałek? Był malutki, kiedy go zabierałem. Ale nie jest taki malutki teraz. No dobrze. Farmer Moser powiedział, że mech rośnie bardzo szybko. Pamiętasz? O, tę część chyba przespałem. Wspominałem już, jak mięciutki był ten mech? Kilka razy. Z drugiej strony teraz mogę spać wszędzie. Zawsze jestem na granicy głębokiego snu. Tu i tam, tam i tu, gdzieś i hem. Wszędzie mnie dopaść chce słodki sen. Mogę spać, choć mokry mech. Mogę spać w konarach drzew, na stoliku przy drzwiach, w puchu i tam, gdzie piach. Czy to fotel, czy też głaz, w świątek, piątek, w każdy czas. Chwyta drzemka mnie lub sen, przychodzi też, gdy obiad jem. Tu i tam, tam i tu, gdzieś i hem. Wszędzie mnie dopaść chce słodki sen. Mam zawsze chęć, by iść spać. Świetna piosenka, Bi. Ale patrz, jak mech urósł, kiedy śpiewałeś. Ciężko będzie zrobić przyjęcie w domu, kiedy dom jest cały zamszony. Żaden problem. Pozbędziemy się go. Odrasta. Na farmie też to widziałam. Dobrze, nowy plan. Zróbmy przyjęcie na zewnątrz, a mchem zajmiemy się później. Niezła myśl. A porost mchu zatrzymamy, zamykając wszystkie okna i drzwi. Zamykaj drzwi szybko. Problem zniknął. Teraz możemy szykować nasze przyjęcie na zewnątrz. Tak, ten mech już więcej... nie urośnie? Ojej, nasz mały problem z mchem jest teraz dużym problemem. Będziemy musieli skorzystać z pomocy. Z pomocy życzeń! Kłębuszko! Cześć, Kłębuszko! Zabierz nas do drzewa życzeń! Szybciej! Mech ciągle rośnie! Prędko! Wow! Bardzo dobrze! O, witam, Tru i Bazylii. Cześć, Zi. Co wy tu robicie? Ćwiczymy równowagę. Mam cię! Dziękuję wam. Popracujemy nad tym później. W czym mogę ci pomóc, Tru? Przygotowuję dziś dla tęczowego króla przyjęcie z przekąskami. Ale mam wielki bąblomchowy problem. Z każdą chwilą staje się większy. Na kwarki i kwazary! Co za nieszczęście! Mech obrasta całe tęczowe miasto! Dobra. Usiądźmy i pomyślmy o tym. Ah.
Widzę, że mech jest dużym problemem. Jak do tego doszło, Tru? Więc Bazyli przywiózł go trochę z Doliny Pomyślnych Upraw. Bardzo szybko się rozrasta. I śpi się na nim miękko. Potrzebujesz życzeń, które zatrzymają mech przed porostem i rozprzestrzenianiem się. Drzewo życzeń wysłuchało cię, Tru. Pora udzielić ci trzech życzeń. Jestem gotowa. Drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców pożyczysz? Dobra, dostałam trzy życzenia od drzewa życzeń. Pokażesz mi, co potrafią? Oczywiście! Chwileczkę... A, jest tutaj! Dmuch to wieczne życzenie. Ma super zdolności respiracyjne. Co? Zasysa i wypuszcza powietrze z ogromną siłą. Dmuch będzie miał sporo mchu do zdmuchnięcia. Co dalej? Gdzie jest? Ząbek to życzenie, które potrafi zamrażać. Idealnie! Mogę zamrozić mech, żeby się nie rozrastał. Świetny pomysł! Zrobimy mchosople! Bazyli! Ostatnie życzenie to wirek. Może kręcić czym chce, w którą stronę chce. Nie mam pojęcia, jak wirek spowolni mech, ale coś wymyślę. Dziękuję, Zi. I tobie też, drzewo życzeń, za użyczenie mi swoich życzeń. Pa, Zi. Dziękujemy za pomoc. Pa! Znakomita robota, strażniku. Moje berło lśni teraz jak szmaragd. Jestem już gotowy, by iść do Tru na przyjęcie z przekąskami. O, ściana z mchu? To chyba jeszcze nie pora. Nie mogę przez niego przejść. Możesz spróbować? Na płowę, Petunie, ale tarapaty. Jest coraz gorzej. Jeśli czegoś nie zrobimy, tęczowe królestwo zmieni się w bąblomchowe królestwo. Okropna rzecz to bąblomchowe królestwo. Bazyli, widziałeś, co tu się wyprawia, prawda? Widziałem, ale będzie mi tego brakowało. O, Bazyli, pora mieć omszały problem pod kontrolą. Zazu, chodź no tu! Do dzieła, dmuchu! Życzenie działa już! Jesteś gotowy dmuchać, chuchać i usunąć stąd ten mech? Dmuchu, trochę mocniej. Wiem, że potrafisz. Wow! Chwila. Kiedy wdychałeś mech, wleciał ci prosto do ust. Możesz tak zrobić z całym chem? Żegnaj, mchu! Wow! Masz moc wciągania super odkurzacza! Świetna robota! Teraz od środka! Musi w środku. Bazyli. No dobrze. Jeszcze w środku. Mm-hmm.
Zalejmy całą okolicę. Chyba się dobrze najadłeś. Papamchu, nigdy nie zapomnę, jaki byłeś miękki. Tak bardzo miękki. Znajdę ci coś równie miękkiego do spania. Słowo? Kocie słowo. Dobrze, ale nie sądzę, byś znalazła coś miększego niż super przyjemny bąblomech. Mech dotarł do tęczowego zamku. Wciągnąłbyś go jeszcze trochę? Dzięki za pomoc, Dmuchu. Wrócę tu po ciebie, kiedy strawisz mech i znów będziesz mały. Ale teraz pora na akcję zamrażania. Kłębuszko! Musimy szybko powstrzymać ten mech. Okej, ziomku, pora działać. Zizazu, chodź no tu! Życzenie działa już! Przygotuj się do pracy! Ty też, Bazyli, bo zaraz cię zmrozi! Ha! Dobrze, że mam rękawiczki! O! Naprawdę sądzisz, że ziombek wszystko zmrozi? Musimy spróbować! Pora na mrożony mech! To działa! Mech już nie rośnie! Zmroź jeszcze trochę! Wszystko zamroził! Teraz tęczowy zamek! Gotowy? Cel? Mroź! Udało się, ziomku! Świetny strzał! Wracaj do plecaka! Witaj, Tru. Bazyli, myślałem, że nie zdążę na twoje przyjęcie z przekąskami. Królu, mieliśmy mały bąblomechowy problem, ale mech już nie rośnie. Jak już go całego zbierzemy, zabierzemy się za przekąski. Yeah! Spójrzcie, pogoda nie mogłaby być lepsza. Ciepło i słonecznie. Ciepło? I słonecznie? Mam jakieś roztopione uczucie w związku z tym, Tru. O, powinienem był odstawić ten mech na bąblomechową wyspę. Przepraszam, Tru. Nie chciałem. To moja wina. Nie martw się, Bazyli. Przywrócimy porządek. Mam jeszcze jedno życzenie. Wirek, co się kręci? A jak kręcenie ma powstrzymać ten mech? To życzenie tylko kręci, wiruje, owija... Mam wrażenie, że widzieliśmy już takie kręcenie. Ale gdzie? Zakręcałem nam wczoraj precle na obiad. Były pyszne, miało, wow. Dobre, że hej. A ja zakręciłam dziś rano balon w myszkę dla ciebie. Podobała mi się ta mysz. Aż nie pękła. A na farmie farmera Mosera była ta wirówka. Była tam tuba, która skręcała mech i wytwarzała mus. Chwileczkę! Bazyli, właśnie! Kręcenie zmienia bąblo mech w bąblo mus. Mech znika, tylko mus zostaje. Podoba mi się ten plan. Tylko ty możesz usunąć ten mech, Tru. Dziękuję, królu. Gotowy bić? Zawsze! Chyba, że mam drzemkę. Ale nie mam, więc tak! Zizazu, chodź na tu! Do dzieła, Wirku! Życzenie działa już! Dobrze, że jesteś. Trzeba skręcić ten mech i sprawić, że zniknie.
Na okrągłe tęcze! Wspaniale! Dziękuję, Tru. Cieszę się, że pomogliśmy. Miau! W drogę, Bi. Za mną! Tędy! Jeszcze tu! Jeszcze tylko trochę! Wow! Wygląda jak gigantyczny boblomus! Aż zachciało mi się pić. Uwaga, mieszkańcy! Przygotujcie się na pyszny mus! Much i Ziombek pomogli zebrać ten mech, ale Wirek zrobił tyle bomblomusu, że wystarczy dla każdego! Uwielbiam ten bomblomus! Pasuje do rybnych znikersów! Dobrze, Wirku i Dmuchu! Do plecaka! Na śliwkowy świat, Tru! Twoje przyjęcie jest wspaniałe! Dziękuję, waszej wysokości! A najlepsze jest to, że nie mam mchu w tęczowym królestwie! Pewnie! Bazylii, nie zapomniałam o kocim słowie! Ja to wiedziałem! Mam dla ciebie nową podusię drzemkową! Tak miękką jak mech! Dzięki, Tru! Ale to niemożliwe, żeby podusia była tak miękka jak... Słodkiej drzemki, Bi!